Witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameToon. Ja jestem Korle i zapraszam do kontynuacji naszych wiedźmińskich opowieści, gdzie w ostatnim odcinku ruszyliśmy w poszukiwanie Yennefer, a może i czegoś większego. Znaczy, nie to żeby Yennefer była wielka, normalna babka. Bardzo normalna. Płotka, ratuj. Ale chodzi o coś wielkiego w życiu, o coś głębszego w życiu. Który się rozwodził, jakie to pożyteczne stworzenie? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Ostatecznie zjadając żywych też zapobiegają źle się wojna rozwojowi epidemii. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radoida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Przy takich widokach, przy takiej naturze, takie potwory tu się kryją. To nie tylko na myśli mam utopce, które nas tu otaczają, gdzieś na minimapie, ale również te wszystkie wojska i inne problemy. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? No, trochę, ale nie. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Żeby z zapłaty, to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale tu w białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. No to jedźmy. Jakie to szczęście by było mieć wtedy lodóweczkę. Witajcie. Zamrażarkę, co nam lodóweczka? Witajcie. Witajcie, panie. Zobaczmy, co tam po znajomości uda nam się załatwić. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie. I wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. To nie takie proste. Automatyczna podróż ją dotknęła, żeby nie było. Wolni płotko.
akurat polował bokolic. Weź się z kąskami tutaj, zapoznaj, a my skoczymy do środka. Tatoś musi gardło zwilżyć. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Wiedźminy? Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? A proszę, jak go widać bardzo lubi. Pokaż, co masz za szynkwasem. Spory ruch tu macie. Jest zlecenie na tego gryfa. A właśnie, zapytajmy o to. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda. Moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Widzę, tam płotka za oknem się całkiem nieźle bawi. Podejrzyjmy ją raz jeszcze. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. No dobrze, wiemy wszystko. Jak dorobimy się na małym hazardzie i innych rzeczach, jakie są tu możliwe, to jeszcze wrócimy pogadać. Zobaczyć, co ma na sprzedaż. Dzięki, to wszystko. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. To nie takie proste, kolega, ale myślę, że... Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. Betonoza i w ogóle... Szukam kogoś. Ani się nie obrócą i bloki będą tam stały. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Opcje, przy których wyświetla się ikona akcji, oznaczają możliwość rzucenia uroku.
nie mamy takiej potrzeby. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchyś czy jak? Nikt tu z tobą gadać nie będzie. Jak ci kompanii trzeba, to do obory idź z bydłem się przy żłobach obracać. Toś mu dosrał, Dromił. Dromił, a napić się nie chcesz? Tracę cierpliwość. A jak ją stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali. Nie nerwujcie. Była tu kobieta o kruczo-czarnych włosach, ubrana w czerni biel? Panie, my nic nie wiemy. Ostawcie. Ostawimy ich w spokoju. No dobrze, ale tutaj jeszcze kryje się jedna ciekawa postać, która w czasie premiery może nie była tak interesująca, jak potem, gdy w końcu dostaliśmy DLC. Serca z kamienia. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Chętnie. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad Mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Coś dużo kolega wie o nas. I nie tylko o nas. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Mnie też znasz z ballad Mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Szklany człowiek, czy człowiek szklanka, patrząc po tym, co się tu dzieje? No dobrze, gdzie jest w takim razie Yennefer? Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? No, jakie głębokie pytania. Ale my jesteśmy otwartym wiedźminem. No i mamy flaszkę. Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Może kiedyś. Nim jednak gdziekolwiek pójdziemy, dość istotna rzecz z perspektywy całej zabawy. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. O, zwiastunka? Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Brzmi jak Yennefer.
Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania. Łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda. Cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. A więc bywaj. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. No ten raz chyba sobie nie odmówimy, a może też i kilka razy. Więc dobrze, niech będzie. W sumie czemu nie? Wybornie, już ci tłumaczę zasady. Zasady na pewno mocno się zmieniły w stosunku do tego, co można było przeżyć, czy można zobaczyć w aktualnej wersji Gwinta. Ale dobra, ile kart mamy? Dajcie nam wszystko. No dobrze, szalonych kart nie mamy, ale może coś tu zdziałamy. Zaczynamy jako pierwsi. Co by można było podmienić? Czy w ogóle coś chcemy wymienić? Tu są bardzo fajne karty. Też pamiętam, jak przez mgłę, którą być może usunie dobra pogoda, całe tu zasady naszej rozgrywki, ale nic bym nie wymieniał specjalnie. Dobra, jest okej. Początek rundy, zagrywamy pierwsi, to tak spróbujemy wyczuć naszego przeciwnika i może coś małego na start. Nawet jakby mróz się pojawił na pierwszej linii, to tutaj nic wielkiego się nie stanie. O, druga linia. Czyli jednak chce grać z nami dalej. Bardzo dobrze. A my wyjdziemy sobie gdzieś tutaj też na drugą linię. A raczej nie będzie chciał jej psuć. A w drugiej, jeżeli dobrze pamiętam, to pogoda czy mgła, tak, tam mogła zepsuć statystyki strzelców. Zobaczymy, może się przekonamy, ale skoro on stawia na strzelców, to i my stawiajmy. Jakoś byłem tak przyzwyczajony w gwincie zawsze wygrywać pierwszą partię, chociaż no, nie zawsze jest to najlepsze wyjście. Czasem warto dać przeciwnikowi się wystrzelać z kart i w następnych dwóch rundach spokojnie to wszystko rozgrywać. Być może coś podobnego chce nam zrobić. Zobaczymy, dajmy jeszcze jednego łucznika. Zrezygnuję? A nie. Walczy ostro. No i właśnie, teraz brakuje mu punktu do nas, więc moglibyśmy poddać partię i on byłby kartę w plecy, żeby nadrobić to. Co nie byłoby takim złym pomysłem. Jaka jest jego moc? Znajdź w swojej talii kartę deszcz i natychmiast ją zagraj. To mi się średnio podoba. Znajdź kartę gęsta mgła w swojej talii i natychmiast ją zagraj. Kurczę, przy tylu łucznikach to by było całkiem niezłe. Bo jeżeli rozumiem, trzaskający mróz... Wszystkie jednostki walczące w zwarciu, tak, czyli czaskający mróz szedł na pierwszą linię. Moglibyśmy mu ją zepsuć tutaj, naszym mrozem. Albo dobra, to gramy odważnie. Nie wiem, czy już teraz dobrze by było pierwszą linię, ale zobaczmy, jak ta pogoda wpłynie na naszą tu rozgrywkę. Tak nam nic nie robi ten mróz. O, dalej łucznik. Teoretycznie musimy uważać, bo jeżeli dobrze kojarzę, to on jest po tej stronie, gdzie remis oznaczał dla niego wygraną. Tak, to jeszcze mieliśmy te zdolności pasywne każdej nacji. Będzie trzeba nadrobić. Co i jak działa? Ulewny deszcz. O proszę, zaskoczenie trochę. Chociaż dalej mamy przewagę jednego punktu i myślę, że teraz to możemy wykorzystać. Gdzie mamy pas? Spasuj. Albo się podda, albo będzie grał dalej.
tracąc kartę, no, tylko jedną. Ale tak mówiłem wcześniej, ta jedna karta w przewadze to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o Gwinta. A szczególnie jak później nam kukła dojdzie, to już w ogóle można pięknie to wszystko rozgrywać. No dobrze, idą miecze w ruch. Mamy jeszcze tutaj leczenie, jeżeli dobrze kojarzę, więc może coś wykorzystamy w tym temacie. Gorzej, jak on teraz podda? O, właśnie. Chociaż my też możemy poddać, a ten mieczek jeszcze przy użyciu lekarki wyciągnąć, więc nie ma tego złego. Pasujemy również. No i dodatkowa karta, chociaż trzeba przyznać, że no nie jest to karta marzenie. Cóż zrobić? Chodź, ale i tak mamy. No, no nie jest to karta marzenie, przydałaby się wymiana, ale dajmy tu kolegę na stół. Zobaczymy, z czym on wystartuje, bo może ma tylko pogodowe i tak naprawdę nie trzeba jakoś mocno tu kombinować. Zresztą warto tę ładną pogodę sobie zatrzymać na później, bo nie wiadomo, z czym do nas wyskoczy. No, czyste niebo. No to no, niestety, kolega nie miał za wiele już tutaj możliwości do działania, to niczego nas nie nauczył. I proszę bardzo, w jaką stronę to poszło. Ale dajmy jeszcze lekarkę, żeby sobie przypomnieć działanie. I mielibyśmy nawet naszego kolegę. Niech pomęczmy go. 26 punktów do 2. No niestety chyba specjalnie nie miał nic do powiedzenia. Wygrywamy, zamykamy ten temat. Graliśmy na pieniądze, tak? Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w Gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Zobaczymy. No trzeba przyznać, że Gwint wyszedł im naprawdę dobrze w tej grze i trochę szkoda, że w Cyberpunku zabrakło takiej minigry. Mamy teoretycznie hakowanie, ale to nie to samo. Już sobie wypiłeś? Mhm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Jeszcze będziecie chcieli. Trzech na jednego? Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, Leszko, odstąpcie! Dam przy błędzie nauczkę w pojedynkę! No skoro tak... skoro tak sprawy stawia kolega, no to zobaczymy! Jak to mu się spodoba. Ktoś tu chyba stracił siłę na walkę i zapał. Oj, dzień dobry. Bogowie. Nie, to tylko Wiedźmin. Zostaw naszą płotkę. I nas też. Miło było poznać. Z tej strony Geralt, a także Korle. I zapraszam w tym miejscu już do kolejnego odcinka naszych przygód, ponieważ tu czeka nas małe pożegnanie. Ale nie na długo. Dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się. Hej, hej.